złotych i wyjścia z aresztu. I jestem przekonany, że on z tego nie skorzysta i nie wpłaci tej kaucji, bo jego areszt jest do 2 października, czyli jeszcze jakieś pół miesiąca, a 1 października odbędzie się druga rozprawa, która pewnie i tak zakończy się pozbawieniem go wolności. Więc nawet mu się nie opłaca wychodzić teraz na te 2 tygodnie za stokoła. Pewnie chłop woli wydać na jakichś adwokatów, którzy go wyciągną z tego całego syfu. Jak będę wiedział... A temu idiocie ktoś kurwa powie, że w momencie, kiedy wpłacasz kaucję, ale potem wracasz i cię uniewinniają, czy wracasz do więzienia, to oni ci oddają te pieniądze? Nie, ja jestem ogólnie w szczerym szoku, kurwa, że bardzo dużo osób ogląda ten kanał i oni biorą, kurwa, takie rzeczy za pewnik, a fakt, że fake news, znaczy Konopski, tyle zjebanych rzeczy, kurwa, mówi, tylko mnie utwierdza w przekonaniu, że wystarczy, kurwa, no, posiedzieć trochę nad montażem, kurwa, i ludzie szał chuja, nie? Czemu te kaucje są tak kurewsko drogie? No to ogólnie jest takie zabezpieczenie, żeby nie łamać, bo ogólnie w momencie, kiedy wchodzisz za kaucją, to też w zależności jak masz ustalone, nie? Też w zależności od kraju, ale no ogólnie jest tak, że wychodzisz za kaucją i czekasz sobie w domu na rozprawę, żeby odpowiadać. No wiesz, potem sobie przychodzi do sądu, jest sprawa, jest git. Żeby nie siedzieć w więzieniu, nie? Kaucji zazwyczaj nie daje się ludziom, którzy dopuszczają się jakichś ciężkich przestępstw, albo jest bardzo duża szansa, że spierdolą z kraju, nie? Więc no, jeśli jesteś oskarżony o zabójstwo, to najprawdopodobniej nie wyjdziesz za kaucją. Jeśli jesteś osobą, która... w innych wypadkach, co do której są na przykład podejrzenia, że możesz się nie stawić, że możesz uciec, to też ci nie dadzą. Więc no, i w momencie, kiedy złamiesz pewnie te warunki wyjścia za kaucją, to te pieniądze przepadają, nie? Ale jeśli tam, nie wiem, stawiasz się na policję, podpisujesz, nie wiem, czy w prokuraturze, no nie wiem, jakie są zasady w Polsce, to tyle, no tak, wracasz potem do więzienia, czy cię uniewinniają, czy ci zawieszają wyrok, te pieniądze zostają ci oddane. Więc no. Może weźmy ta część, jeśli chodzi o grę, to też nie daje kaucji. No tak, no chodzi o to, że no jeśli istnieją przesłanki, że wyjdziesz, nie wiem, i będziesz próbował wpłynąć na świadków, czy właśnie inne próby mataczenia, to tak. Więc no, mi się wydaje, że bo pomimo tego, że moralnie nie jest to jakoś dobrze widziane, tak, że każesz, kurwa, kąpać się w kałuży osobie niepełnosprawnej, no ale nie jest to też, no kurwa, zdziwię się, jak dostanie jakiś mocny wyrok za to, to znaczy, że po prostu pokazówkę chcieli pierdolnąć na YouTuberze. Więc no, i mi się wydaje, że on został po prostu zatrzymany. On został zatrzymany, żeby nie miał możliwości skoordynowania jakiejś linii obrony z innymi świadkami, nie? Ustalenia zeznań itp. Więc no, dlatego sobie przysiedział te 3 miesiące tymczasowo. Więc no. Już pokazówkę zrobił, więc na pewno poczekaj nam daje ten teatrzyk. No zobaczymy, nie? Zawsze jeszcze się można odwołać. Ja nie wiem, czy ten wyrok, który ogłoszą 2 października, będzie wyrokiem prawomocnym. Więc no, jeśli nie, to chłop się odwoła i najprawdopodobniej już będzie w domu, nie? Bo ogólnie
jak dobrze kojarzę, to pomiędzy sprawą sądową i apelacją, to ani już tam nie dostarczasz nowych świadków, ani nic, no wiesz, no i bazują na tej pierwszej rozprawie, nie? Nie będzie prawomocny, no to widzisz. On z pół roku siedział w tym areszcie, chyba 3 miesiące, wiesz? Wydaje mi się, że nie wyjdzie, bo w momencie, kiedy... Bo 100 tysięcy złotych nie jest ciężko zebrać. Jeśli to jest, wiesz, jeśli to jest chwilowe zebranie pieniędzy, 100 tysięcy złotych, nie jest ciężko zebrać. 100 tysięcy złotych to jest dużo pieniędzy, ale nie jest ciężko zebrać 100 tysięcy złotych na jakiś cel, jeśli te pieniądze mają wrócić, nie? Bo to jest tak proste albo tak ciężkie, jak zadzwonić do 10 osób, czy ci 10 koła pożyczą, jeśli nie masz tych pieniędzy. Mi się wydaje, znaczy mi się to sądzą, ale wydaje mi się, że on ma takie pieniądze na koncie, bo no dosyć sporo zarabiał, nie wiem, czy jest osobą, która, nie wiem, rozpierdala te pieniądze, no, też wiesz, nie kupował sobie, kurwa, Lambo, czy jakichś innych rzeczy, nie był osobą źle zarabiającą, ale z racji tego, że jest bardzo duża niewiedza, jest bardzo duża presja społeczna, to w momencie, kiedy oni by mu dali kaucję 100 kołem, by to wpłacił na następny dzień, to ludzie mówili, 100 tysięcy, kurwa, i wiesz, i by było całe to pierdolenie ludzi, którzy nigdy w życiu na oczy tych pieniędzy nie widzieli. Więc no. Przy apelacji trzeba mieć nowe dowody, bo apelacja została zaakceptowana. Nie tylko, bo możesz po prostu podważyć, że wiesz, nie wiem, skład sędziowski, który tutaj orzekał, popełnił błąd, nie? Albo po prostu nie zgadzasz się z wyrokiem. Każdy się może odwołać do wyroku. Ben przesyła 10 zł. Kurwa, jak miałem 5 lat, to znałem już pojęcie kaucji. Jak latałem po Oranzadę za 40 gr. Lol. O, bardzo dobry przykład. Wyciągasz coś, co nie jest twoje, czyli kogoś z więzienia, za pieniądze. Jak oddasz butelkę, to ci oddadzą pieniądze. Jak nie oddasz butelki, to ci nie oddadzą pieniędzy. 100 000 to drobne nawet dla uczciwego robola z Holandii? No wiesz, no może dla 18-latka, który właśnie wchodzi na rynek pracy, to nie jest dużo. Znaczy to jest dużo, ale dla takiej osoby, wiesz, która sobie już pracuje, nie wiem, 10 lat, ma tam jakieś oszczędności, to już będzie mniej na pewno, nie? O coś więcej, to oczywiście o wszystkim was poinformuję, więc bądźcie na bieżąco. A teraz pogadajmy o nowym oszustwie w internecie, ponieważ na TikToku oraz na YouTube... Dobra, dawaj tego. Zostanie, że został oskamowany BDI. Właśnie nie. Jakie podejście się odpłaciło i firma, która używała jego loga, przeprosiła i napisali to. Cześć, oczywiście przepraszających za reklamę, więc się kto wygrał. I tę sprawę po części tych wizję. Ale jeszcze z tego sprawa dalej temu, czyli proszki z węglem. I to robicie. Teraz już wiem, że współpraca z tą małaką nie powinna dojść do skutku. Dlatego pojawiła się okresowa z zdjęciem same wiadomości Teriyoksa, to jak sami możecie wpisywać do widzek Evrona, który w tej sytuacji. I wyjaśni wam, na czym polega cała zadyma, bo sprawa jest naprawdę bardzo poważna. Evron miał moderatora o nazwie Teriyoks, który lubi sobie wykorzystywać swoją wysoką pozycję w administracji, aby wypisywać do widzek Evrona, które miały poniżej 18 lat. I nie mówię tutaj o 16 czy 17 latkach, co tak czy siak byłoby złe, ale mówimy tutaj o dziewczynkach w wieku 13 bądź 14 lat. Same wiadomości Teriyoksa, to jak sami możecie się domyśleć, było oczywiście o charakterze seksualnym. Prosił te dziewczynki o rozbierane zdjęcia i używał do swoich obrzydliwych wiadomości emotek z Evronem, co już totalnie podkreśla, że typ jest creepem i oprócz bycia niedowartościowaną stuleją, ma od 25 do 27 lat, więc no, jest dorosłym chłopem, proszącym o zdjęcie 14-latki, używając do tego emotki z Evronem. A tutaj macie kawałek z live'a Mandzia, jak czyta te najgorsze wiadomości Teriyoksa. Są tutaj teksty, proszenie o buziaka, o się ruch. Chłop miał 25 do 27 lat. Dziewczyny, z którymi pisał, miały od 13 do 18 lat około. Już miałem pisać, żebyś dekolt miała, jak będziesz podbijać. Kurde, no właśnie, dzisiaj tak idę na geografię. Poka, ocenię, czy masz szansę. Bardzo mi się podoba, fajny snap. Więcej takich. Mam jedno serce, a komuś tam dwa nie kochasz. Wjeżdżanie tutaj ponownie po prostu na psychikę. Wjeżdżanie tutaj ponownie na moralność. Są już od innej osoby, na przykład. Twa jaka pusia, moje kurcze, a twoja. Teraz pokaż swoją pusię, bez ubrań lepiej. Niestety, ale na obrzydliwych wiadomościach się to nie zakończyło, ponieważ Teriyoks zaprowadzał do spotkań z tymi dziewczynkami, które po prostu wykorzystywał. Jedną po upicie się zaczął po prostu obmacywać i tutaj macie klip, jak dziewczynka mówi o swoim oraz o spotkaniu jej koleżanki z Teriyoksem. Nie,
Nie mogłam usiedzieć w spokoju, bo przez cały czas brał mnie za rękę na przykład, a ja byłam jak, no nie wiem co mam robić, więc po prostu nic nie robiłam. On się do mnie przysuwać i zaczął mnie przytulać, a ja też byłam jak, no nie wiem co mam zrobić. Razy było tak, że na pewno chciał mnie pocałować, ale po prostu się odsunęłam akurat. Na seansie to też brał za rękę, za udo mnie nawet potrafił brać. Wojtek chyba myślał, że ona wtedy nie spała i wszystko czuła, ale była zbyt sparaliżowana, żeby coś zrobić. Cała chyba tam, nie wiem, po dniu czy po dwóch dniach do niej o tej sprawie, to napisał do niej, że był pijany i że był głupi i że przepraszał. Z tych discordowych wiadomości widać, że to, co mówiła ta dziewczyna, to była niestety prawda. I Terry Rocks potem przepraszał w wiadomościach priv, że ją sobie tak po prostu obmacywał, kiedy był pijany. Jedna z dziewczynek, do której pisał, zrobiła długie zwierzenie, gdzie mówi o wymienianiu się z Terry Rocksem nagimi zdjęciami, bo wkręcał ją i manipulował, że ją kocha, tak samo jak to robił z innymi dziewczynami. To jest naprawdę totalnym ale to jeszcze nie jest najgorsze, ponieważ dziewczynka w czasie wymieniania tymi zdjęciami miała 13 lat. I to jest po prostu obrzydliwe, że ten typ dopuszczał się wykorzystywania i manipulowania do zdobycia nagich zdjęć od dzieci. Tym bardziej, że z niektórych discordowych wiadomości wynika, że typ był w pełni świadom różnic wiekowych o nawet 10 lat. I to mu nie przeszkadzało. Tutaj nie kończy się sprawa, ponieważ o działaniach Terry Rocksa Evron wiedział już w tamtym roku, ponieważ już wtedy dochodził do niego maila od poszkodowanych i tak wtedy nie podjął odpowiednich działań. Pisał do ciebie maila założonego specjalnie na potrzebę tej wiadomości, mi nazwisko, konta nie są prawdziwe. Nie chcę się przedstawiać, ponieważ piszę w imieniu kilku osób. Otóż twój moderator, Terry Rocks, niestety wykorzystuje władzę, którą mu dać w niewłaściwy sposób. Doświadczyłam tego nie tylko ja, ale również kilkanaście innych dziewczyn. Po pierwsze, Wojtek, widząc jakąś dziewczynę, nie zwraca uwagi na jej wiek, tylko jakby miała 12 lat i tak zwracałby się do niej koteczku, słodziaku, misiu, kochanie. Nawet nie pytając o zgodę. Może dla ciebie to nic, ale ja, wiedząc, że Terry Rocks jest ode mnie starszy, czułam się dziwnie, jak się tak do mnie zwracał. Wiadomo, mogłam powiedzieć, że tego nie chcę, ale nie każdy zawsze czuje się na tyle odważny, żeby powiedzieć moderatorowi, że coś mu nie pasuje. Kolejną rzeczą, której doświadczyła każda dziewczyna, jest zboczenie Wojtka. Prosi on często o zdjęcia, rozmawia na zboczone tematy, czy mówi rzeczy, których by się nie chciało słyszeć. Ale najstraszniejszą rzeczą jest wykorzystywanie przez niego władzy do wyłudzania nudesów. Rozmawiałam z dziewczynami, od których dostałam takie informacje. Niestety nie wyślę ci screenów dla zachowania ich prywatności. Terry Rocks wyłudzał nudesy, mówiąc, że kupi danym dziewczynom subskrypcję na twoim kanale. Ja pierdolę, kurwa ty. Poniżać się za suba na jakimś gówno twitchowym kanale. Na tym się nie skończyło. Nie wysyłały zdjęć później za suby, tylko ogólnie za wyłudzanie. Tak mogło od razu to zgłosić, czy do ciebie, czy na policję, ale trudno jest się zdobyć na odwagę. Tym bardziej, że Wojtek jest osobą posiadającą dużą wiedzę, władzę u ciebie na kanale. Te dziewczyny mają po 14-16 lat. Jedna z nich, bliżej mi znana, ciężko to przeżywała. Ten mail pisze nie z chęci, żebyś go wypytywał, odebrał mu przywileje czy inne takie, tylko żebyś miał świadomość, co robi twój moderator. Może nawet słyszałeś już takie historie, nie wiem, czy w nie uwierzyłeś, ale nie miałbym po co wymyślać takich rzeczy i do ciebie pisać, gdyby się to nie zdarzyło i gdyby te dziewczyny tak bardzo nie ucierpiały przez jego działanie. Dziękuję, jeśli to przeczytałeś, możesz do mnie napisać, dopytać się o jakieś rzeczy. Zachowaj moją wiadomość dla siebie lub ją wykorzystaj, to już twoja decyzja. I co, nie odpisał jej, tak? Działań, żeby Terry Rocksa już wtedy zutylizować i odsunąć od swojego community. I teraz ludzie zarzucają mu dosłownie krycie oraz bronienie chwila. Więc kontaktowałem się z nim bezpośrednio, by dostać od niego oświadczenie w tej sprawie oraz jego perspektywę. I Evron napisał: pierwsze raporty dostałem w tamte wakacje, gdzie otrzymałem informację, że Terry Rocks mówił do mojej Wiski bardzo niekomfortowe rzeczy, typu słodzinko, misiaczku oraz w trakcie rozmowy na przykład o tym, że Wiska leży w łóżku, on pyta, co masz na sobie. Nie ukrywam, że niestety podszedłem do tego lekceważąco, ponieważ Terry Rocks pomagał mi od samych początków i wydało się bardzo spoko gościem. Sugerował awansy w moderacji, dodatkowa pomoc na YouTubie i tym podobne. Więc zapytałem go, czy takie rzeczy miały miejsce, na co on odparł, że to fake. Jak mówi coś takiego, to wyrwane z kontekstu, nie było tak. Jak tak powiedział kiedyś, to żarty, bo jest miły i tak dalej. No i niestety dozlałem, powinienem zaufać raportom, ale postanowiłem zaufać osobie, która mi przez dłuższy czas pomagała. Też często podczas Minecrafta była narracja, że moderatorzy ch**e, bo przecież za to mam bana, więc lekceważąco podszedłem do tematu. W ten piątek dostaję od swojej byłej dziewczyny dwa nagrania, w których dziewczyny opisują swoje doświadczenia z nim. Z bomby zdjęłem mu permisję na Discordzie oraz na Twitchu. Nie mówiłem o sprawie, ponieważ zanim zacznę mówić, że ktoś jest ch**em, to chciałbym usłyszeć też drugą stronę konfliktu. Jednak Robert przesyła 10 zł. PPV.
Fajnie by było mieć możliwość, aby się wybronił. W niedzielę wczoraj Mandzio zobaczył screeny i sprawa nabrała publicznego wybrzmienia. Więc skomentowałem i odpowiedziałem, że od Teriokse wiadomości zwrotnej nie dostałem, więc prawdopodobnie to prawda. Rzeczywiście ze screenów, który dostał Evron, to widać z nagrania o tym, że Teriokse obmocywał jakąś dziewczynę, to dostał w nocy z piątku na sobotę. I wtedy usunął Teriokse z moderacji, zanim na Twittera wyciekły SS z jego rozmów i sprawą zajął się Mandzio na swoim streamie. Evron wysłał mu jeszcze screeny, jak pierwszy raz konfrontował Teriokse na temat tego, co on pisze do dziewczyn. Widać, że wtedy nie było to na skalę wymuszenia zdjęć, tylko chodziło bardziej o jakieś niekomfortowe teksty, których Teriokse się wyrzekał, a później Evron jeszcze do mnie napisał. Podsumowując, przykro mi jest w chuj, że mogłem mieć w community i to tak wysoko osobę, która tak skrzywdziła innych. Żałuję, że nie podjąłem kroków podczas kwadratowej masakry, ale to zlekceważyłem. Chuj się z tym czuję, bo jednak chcę budować na tym Twitchu coś pozytywnego. Też mogę odrzucić plotki, że zareagowałem wczoraj, bo skonfrontowałem to od razu w piątek, jak tylko dostałem rzeczy na niego. Chuj, mu zaufałem, moje wina, głupio mi. Przepraszam wszystkich, m***owanie to popierdolona sprawa i nie chcę mieć z czymś takim nic wspólnego. Tutaj Evron ma na pewno mocną nauczkę na przyszłość, której myślę, że każdy twórca może wyciągnąć jakąś lekcję i uważać, kogo trzymają na wysokich szczeblach moderatorskich. Czy... Ale to ogólnie to jest taka sytuacja, w której w której do momentu, kiedy coś jest niepubliczne, to udajemy, że tego nie ma. Wiesz, to jest tak, jak ktoś by przyszedł i powiedział, wiesz co, twój kolega, nie wiem, zgwałcił mi koleżankę. No i chuj tam, wiesz, nie mam empatii do tej koleżanki. Ale jakby potem ta koleżanka nagra film na YouTube'a, to bym powiedział, o kurwa, ty, rzeczywiście tak było, ty, to sorry, nie no, myślałem, że to nieprawda. Więc no. Hehe, XD, hehe.